Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Drodzy, w liście do Hebrajczyków możemy dużo czytać na temat Chrystusa i Jego roli jako arcykapłana w dziele zbawienia. Kiedy Izraelici składali ofiary przebłagalne za grzech, wybierali doskonałe zwierzę, zwierzę bez skazy, które zabijali. Potem w najświętszym miejscu w świątyni kropiono najświętszy fragment ołtarza krwią tego zwierzęcia i później dbano o to, by to, co pozostało z tego zwierzęcia, to zwierzę, wyprowadzić poza obóz, poza bramę i tam na pustyni dokonać jego spalenia. Tak, by nic już nie przypominało o grzechu ludu. I drodzy, mimo tego, że ci wszyscy ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że taka ofiara przebłagalna za grzech niestety będzie musiała być powtórzona, mimo tego, że wkładali na pewno w nią wiele żalu, pokuty, jednak no niestety czekali do następnego momentu, kiedy znowu musieli Boga przebłagać i złożyć ofiarę. Chrystus wychodzi poza mury obozowiska, poza mury miasta, wychodzi i staje się ofiarą doskonałą, niepowtarzalną, jedyną, przebłagalną za grzech całego ludu, bo jego krew przecież spływa na ziemię, ziemię świata. Niesie więc zbawienie dla całego świata. I drodzy, dzisiaj w tym tekście autor listu do Hebrajczyków zachęca nas, byśmy wyszli poza bramy naszego miasta. Miasta, w którym czujemy się bezpiecznie, naszego środowiska, środowiska zbadanego, znanego. I paradoksalnie zachęca nas do tego, byśmy wyszli do Chrystusa, który jest poza tym naszym bezpiecznym azylem. Pytanie tylko, po co mamy iść do tego Chrystusa? Czy idziemy do Niego po pieniądze, po sławę, po zaszczyty, po honory? Nie. Idziemy po zbawienie. I zachęcam was do tego, żeby tak jak Jerozolima stała się obozowiskiem dla Chrystusa i wyszedł poza nią, poza mury miasta, gdzie został ukrzyżowany na krzyżu Golgoty. Zachęcam do tego, byśmy też poszli ze swoich miast, ze swoich ograniczeń, ze swoich stref bezpieczeństwa pod krzyż Golgoty. Tam jest nieciekawie, tam jest dziwnie, ponuro, ale tam jest źródło życia. Tam jest ofiara doskonała, niepowtarzalna i przebłagalna także za twój grzech. Życzę wam odwagi, żeby w tym czasie pasyjnym pójść na Golgotę, mimo tego, że jest to miejsce nazywane trupią czaszką, mimo tego, że nic ciekawego tam nie znajdziemy, ale znajdziemy tam coś najważniejszego dla naszego życia, zbawienie w Jezusie Chrystusie. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa już w najbliższą niedzielę.